Zrobiłem sobie herbatę. Rano. Zapomniałem o niej. Już jest zimno, mimo tego, że była w termosie. Smutno mi, widzowie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku postanowiłem zrobić pewną taką jakby tajną bazę. Znaczy tajną bazę, ja wiem, że to już się troszkę staje memem, ponieważ ja co chwilę robię jakieś tajne bazy. Ale ta tajna baza będzie w tajnej bazie, więc to totalnie pozmienia w ogóle wszystko, co może być. A wpadłem na to, ponieważ jak wiecie, jest takie jedno miejsce u mnie w bazie pod ziemią, w której są obrazy. I wpadłem na pomysł, że dobrze byłoby za tymi obrazami zrobić jakieś miejsce. No bo w końcu za obrazami najlepsze są te tajne bazy. No nie ukrywajmy, że tak jest. Ale zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Myślę, że warto, więc jeżeli są tutaj jakieś nowe osoby, to zachęcam do tego, żeby to zrobić. Ja mam nadzieję, że wczorajszy odcinek wam się podobał, z tego powodu, że to nie był spalionowa. Ale myślę, że też dosyć fajne, no bo jednak jakiś tam Minecraft Alec i tak dalej. Takie rzeczy też myślę, że wam się będą podobały, więc takie rzeczy również będziemy nagrywać. Więc postanowiłem, że te włosy zetnę na łyso chyba kiedyś. Postanowiłem, że po prostu będę nagrywał też takie jakby na zmianę te filmy, raz spalionowo, raz tamto. Mam nadzieję, że wam taki sposób będzie, takie coś będzie wam odpowiadało. Ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście spod mojej chaty, oczywiście tutaj jesteśmy. Jak wiecie, mam tajną bazę, która jest tutaj pod tym moim domkiem. I ja już tam od razu zmierzam, z tego powodu, że chcę wam pokazać o jednym bardzo fajnym miejscu, w którym będziemy mogli zrobić sobie taką naszą tajną bazę. To jak wiecie, już jest ten skok śmiertelny, ale my go przeżyjemy za każdym razem. Ta baza uważam, że jest jedną z lepszych tajnych baz, jakie w życiu zrobiłem, więc mi się ona mega podoba. I jak widzicie, jest tutaj obraz. I za tymi obrazami myślę, że fajnie byłoby zrobić jakąś tajną bazę, tego się totalnie nikt nie będzie spodziewał. Bo wiecie. Tego się totalnie nikt nie spodziewał. No ale nieważne, kto wie, ten wie. No nieważne, nieśmieszny mem, przepraszam. W każdym razie myślę, że tam by było to całkiem spoko. Tylko żebyśmy mogli coś takiego zrobić, potrzebuję jeszcze te, jak to się nazywa? Tabliczki, żeby tam po prostu coś dać. Ja niestety nie mam przy sobie tabliczek, więc będziemy musieli ogarnąć. Więc tu rozkopujemy to, wychodzimy stąd, tu murujemy to oczywiście. To jest takie zabezpieczenie, które musi być. No po prostu inaczej tego nie mogę zrobić, ponieważ mógłby to ktoś odkryć, nie? Więc musimy zrobić to w ten sposób. Czy ja tutaj mam jakieś tabliczki, czy znowu będę musiał craftować? Mi się wydaje, że miałem gdzieś. Mi się wydaje, że tutaj gdzieś były jakieś tabliczki. Ej, naprawdę? Naprawdę nie mam żadnych tabliczek? Ej, no ale teraz tam jest... Ty, a jakby zrobić to? Czy da się na tym zrobić? Ej, widzowie, ja idę to sprawdzić. Bo może się da, czekajcie, jakby to... Gdzie jestem? Aha. Nie no, ja muszę pójść tamtędy, tędy się wychodzi, tamtędy się wchodzi, nieważne widzowie. Nieważne, wchodzimy normalnie, tradycyjnie, tak jak tu się wchodziło za każdym razem. Bo podoba mi się mega to wejście, no totalnie nikt by się nie spodziewał, że tutaj jest jakiekolwiek w ogóle tajne... Dobra widzowie, udało mi się... Zrobić jakieś tu itemy jeszcze na nowo, bo zrobiłem je. Miałem inne na, po prostu narzędzia, też diamentowe, jak bawiłem się enchantami. Zrobiłem sobie te półpłytki, ale straciłem elytrę, to jest najgorzej. Zresztą ona i tak była skradziona od kloca, więc trudno, ale dobra, uwaga, przeskakujemy. To teraz mi się uda. Dobra, udało mi się. Jest dobrze. I teraz tak, uwaga, za tymi obrazami musimy zrobić tajną bazę. I teraz nie wiem, w którym miejscu za bardzo, ale ja chcę jedną rzecz sprawdzić. Tylko wezmę sobie jeden obraz taki i sprawdzę, czy jakby, jak dam w ten sposób, to o. Czy ja jestem w stanie na tym dać obraz? Jestem w stanie. Jak to zamknę, to się rozwali. Nie rozwala się, okej, okay, to bardzo dobra informacja. Tylko, że ja bym to jeszcze sprawdził, czy tak się da, ponieważ ja bym chciał to zrobić w ten sposób. O, coś takiego. Bo wtedy nawet jak to będzie otwarte, to ja będę w stanie to przejść tylko shiftem. A normalnie jak ktoś będzie chciał wejść, to nikt się nie ogarnie, że coś jest. Przecież to jest najlepsza tajna baza, jaka mogła być, widzowie. Dobra, to jest plan. Mamy to, więc robimy to. Uwaga, teraz tak, w którym miejscu to by było najlepiej? No myślę, że w tym miejscu. Tutaj właśnie za... Żeby to nie było na środku, żeby... Co to jest za miejsce? Ej, co to jest? Tego tam nie było, jak ja to budowałem. Ej, co jest? Ktoś tu sobie zrobił tajną bazę po drugiej stronie. I wyobraźcie sobie, że ta ściana, którą ja tutaj dałem, ja to specjalnie dałem z tych, żeby to było trochę inne, no bo to i tak tego nie było widać, bo jest za obrazami, ale... Że ktoś za tym ma swoją tajną bazę i wykorzystał tą dokładnie ścianę do tego, żeby ona była ścianą jego bazy. Ej, to jest totalnie dziwne. Totalnie dziwne to jest. Co jest nie tak? Czekajcie. Tu damy tak. Zrobię tą tajną bazę, chociaż teraz to już nie wiem, czy powinienem ją tutaj robić. Ej, to jest totalnie dziwne. To jest totalnie dziwne. No, co to jest? Czekajcie, to są jakieś tabliczki. Włamanie na konto, okradzenie maila i konta.
podszycie się pod kogoś bliskiego, unicestwienie wszystkich przyjaciół. Przejęcie całego... Czy to jest w ogóle tajny pokój jakiś? Czy my znaleźliśmy w tym momencie tajną bazę od Lucyfera? Czy to jest jego tajna baza w tym momencie? Tu jest jakiś obraz, czyli to jest jeszcze... Tu jest coś innego. Co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce? Weź się. Oła, ła. Dobra, co to jest za miejsce? Czemu tu jest tak dużo obrazów? To jest w ogóle jakaś książka. Czy ja to mogę czytać? Dnia 8 kwietnia włamałem się na konto Dave'a na YouTube, aby usunąć szkodliwy sekret pana w imię piekła. Co? Ej, o co tu chodzi? Co jest? Ja... Widzowie, ja jestem w szoku totalnym, ja nic nie wiem, co tu się dzieje. Co to jest za miejsce w ogóle? Tu jest w ogóle rozwalone. Dobra, oła, dobra, czekajcie, zwalczę tego tutaj zawodnika. Wy mi ostatnio pisaliście, żebym miecz zrobił jeszcze, ja w ogóle nie mam miecza, ale muszę zrobić, dobra. Znajdźmy tu jakiś, nie wiem, są tu jeszcze jakieś tajne przejścia. Co, ile tego tu jest? Dobra, kolejna książka jakaś. Pusta. Dobra, nie wiem, o co chodzi. Kolejna książka. Pusta, nie wiem, o co chodzi. Nie, to. Ej, dobra, to jest podejrzane. Pusta? Ej, dobra, nie wiem, co jest nie tak. Widzowie, tu są jakieś... 1-2 telefon, powiadomienia mi przychodzą. 1-2-7-4-7-5... 1-2-7-4-5-7 1-5-6-2-3. Nie wiem totalnie, o co tutaj chodzi. Dobra, szukamy jakichś następnych przejść. Nie wiem, czy coś tutaj znajdziemy. W ogóle to, jak tu było? Ej, jak tu się dostać do tego? Jak ja tu wrócę? Przepraszam was bardzo. Ej, dobra, to jest nienormalne. Dobra, to było już. Czy jest tu coś innego? No nic? A, jest, czekajcie. Jest tutaj... Co to mają być za przedmioty? Ja nie wiem totalnie, o co tu chodzi, ale tu jest znowu coś. Jest pewna rzecz, od niej są wszystkie litery. W Polsce to piękne słowo zaczyna się na A, a kończy się na T. Zagadka to ta długa, lecz żeby się udała, Wis musi zostawić łapkę w górę, by domysły swe zespawać? Zaczyna się na A, kończy się na T? Ej, dobra, widzowie, nie wiem, o co tu chodzi. To jest totalnie dziwne miejsce, ale... Może to jest miejsce, w którym Dave był przechowywany czy coś, nie wiem, to jest jakaś drabina do góry. Dobra, idźmy tutaj w tą stronę, nie wiem totalnie, co to jest za miejsce, ale okej. Wyjdźmy tu. Co jest? Tu są nasze głowy! Plan zabić Dave'a? Unicestwić całe Palionowo? Przejąć władzę? Dobra, to jest na bank jakiś pomysł. Tu jest w ogóle jeszcze dalej, jakie to jest ogromne! To jest ogromne, dlaczego tu jest tego tyle? Ale dobra, no nie wiem, tu są głowy wszystkich z Palionowa. Nie wiem, czy ja tam chcę iść. Ja nie wiem, czy ja tam chcę iść, widzowie. Ja nie wiem, to już się ciągnie w nieskończony. Co to jest? Oła, moje oczy, dlaczego tam jest takie jasno? Co jest grane? Co to jest za miejsce? Ja tu mogę normalnie po tym chodzić? Co jest? Tu jest totalnie biało. Jaka incepcja w ogóle. Zim, tu jest jakaś ramka w ogóle. Jakiś taki... Taki jakby prze... Ale tu tego nie widać. Ej, nie wiem, dziwne to jest. Dziwne to jest totalnie, widzowie, ja nie wiem, zgubiłem się. A, dobra, tu jest. Kurde, ej, to... Jak patrzę... Co... Czekajcie, cofam się tyłem do tego, żeby to widzieć. Teraz jakby jest jakieś odniesienie, nie? Jest spoko. Ale w tym momencie tu nie widać nic, gubię się totalnie, to jest jedyny punkt. Nie wiem, co to jest za miejsce, nie wiem, co to jest za miejsce, jakiś dziwny, tajny, biały pokój. Ja nie mam, nie chcę tu przebywać dłużej, nie chcę tu przebywać dłużej, mam tego serdecznie dość. Nie wiem, co to jest za miejsce, widzowie, napiszcie mi. Jak ja stąd się wydostanę w ogóle? Ej, co jest? Czekajcie, to było tu? To było tu. Czy ja stąd mam się jak wydostać? Przepraszam was bardzo. Czy ja mogę... Nie wiem, postawmy to tutaj. Ja mogę tak przeskoczyć? Mogę tu, oła. Dobra, zróbmy tak. No i nie odzyskam tego bloku. Dlaczego? Teraz to mi jest smutno. Ja nie wiem, jak ja to mam odzyskać. Nie wiem, czekajcie. Mam pomysł. Policzmy to. Raz, dwa, trzy. Dobra. Raz, dwa, trzy. O nie. Dobra, bo by się obraz rozwalił. Ja tutaj nie chcę w ogóle... Mnie tu nie było. O kurde! Rozwalę te obrazy! Nie, nikt się nie może zorientować, że ja tutaj byłem. Nikt. Dlaczego ja to tak przeleciałem za daleko? Dobra, zróbmy tak. Czy ja mogę tak to zrobić, czy nie? To jest totalny dramat. Dobra, obrazy, z powrotem obrazy. Zróbmy tak. Tu, ja nie wiem, gdzie one były. Tu chyba nie. Tu był chyba obraz. Gdzie był jeszcze obraz? Widzowie, tu chyba były dwa. Tak,
Dobra, nie wiem, totalnie nie wiem, jak te obrazy były. Mam nadzieję, że się nie zorientuję, że tu byłem. Dobra. Dobra, to ja mogę tędy wyjść chyba. Dobra, tędy wyjdę, okej. Ła. Dobra, tu zróbmy tak, bo tego się nikt nie zorientuje. Kurde, tylko nie naprawiłem tego. Dobra, zróbmy tak. Pum. Tak. Braknie mi jednego. Ej, tu jest, to jest dziwne, brakuje mi bloków. Gdzie ja to posiałem, że ja tego nie mam? Nie, zaraz zginę. To jest tragedia. To powinno być, to powinienem mieć 3 bloki, żeby mi tu starczyły. Czy one się niszczą, jak one spadają na tą magmę, czy coś, czy ja gdzieś tutaj A, mam 3. A, czyli nie miałem tam, po prostu był za tym obrazem. Dobra, tu. Dobra, naprawiłem to. Jesteśmy tutaj. Tu nic po nas nie zostało. Okej. Tu murujemy to, ja tu nie chcę wracać. To jest, jakby, wiecie co, ja to cofam. Ja żartowałem z tą tajną bazą, ja tu jej nie chcę mieć. Zdecydowanie nie chcę tu mieć tej tajnej bazy. To jest nawiedzone miejsce. Ja wolę żyć tutaj z tym, że tego tutaj nie ma. Jakby my to wiemy, ale nie chcę, żeby ktokolwiek tutaj przez to przechodził. Żeby ktokolwiek wiedział, że to coś było. Wy mi napiszcie w komentarzach, co to było za miejsce, bo ja totalnie nie mam zielonego pojęcia. A póki co, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Nie wiem, to jest totalnie dziwne. Nie wiem, co to było, nie wiem, co to jest za miejsce. Napiszcie mi. Do usłyszenia jutro, na razie, pozdro. Pa, pa.